Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na otwarcie pudełka, które dostałam od Agnes do przetestowania. To pudełko zawiera w sobie produkty, które są pochodzenia naturalnego, zdrowe słodycze, bez zbędnych dodatków. Już do otwierania. Przyznam się, że pudełko dostałam już jakiś czas temu, bo w grudniu zeszłego roku. I jakoś nie miałam okazji nagrać filmiku, chciałam otworzyć pudełko przy Was. Możecie zobaczyć, że ono jest zamknięte. I będę po kolei wyciągać produkty i sama będę zaskoczona na pewno, co tam jest, bo kompletnie nie wiem. Odwiązuję sznurek. I otwieram. Tutaj na pudełku mam naklejkę, na której jest napisane, że są to produkty organiczne, bez dodatku cukru, bez GMO, wegańskie również i naturalne. Tak wygląda pudełko w środku. Ono jest przerwane, ale takie niestety dostałam już od kuriera. Przy wyborze produktów kierujemy się wysoką jakością, składem, jaki zawierają oraz smakiem. Jest napisane, że jedyny cukier występujący w tych produktach pochodzi z na przykład suszonych owoców. Każdy produkt, który znalazł się w tym pudełku, jest odpowiedni również dla wegan. Okej. Zjedz mnie. Dostałam list. Zobaczmy, co w tym liście się znajduje. O, zawartość pudełka. Mam tutaj spis produktów, które znajdują się w środku. Pierwszy tutaj na liście to są chipsy z soczewicy z dodatkiem soli morskiej. Ciekawe. Pięknie zapakowane pudełko ze wstążką. Może Wam spróbuję Wam pokazać. Mam nadzieję, że będzie cokolwiek widać, bo jeszcze nie nagrywałam takiego filmu. Odwiązuję wstążkę. Agnieszka zadbała o każdy szczegół. Bardzo się cieszę, że mogę przetestować to pudełko. Bardzo się cieszę, że Agnieszka wybrała mnie jako jednego z pierwszych testerów. Ja chcę wspierać przedsiębiorcze kobiety, bardzo je kibicuję. Agnieszka, trzymam za Ciebie kciuki. Znajdźmy te. Mam chipsy z soczewicy z dodatkiem soli morskiej, gluten free, GMO free, vegan. Zobaczmy, co tutaj jest w składzie. To są produkty prawdopodobnie z Anglii, bo tam właśnie Agnes mieszka. Jest mąka z soczewicy. Są ziemniaki. Olej roślinny. Sea salt, czyli sól morska. 30% mniej tłuszczu niż klasyczne chipsy. No, zobaczymy. Nie będę teraz tego otwierać, ale będę postaram się spróbować, zanim dodam ten film i wtedy będę mogła Wam powiedzieć więcej na temat tych produktów, czy one są smaczne. Następne to są ciasteczka z owsa organiczne. To jest prawdopodobnie to pudełko, tak? Ciężkie. Jest tutaj napisane, że w środku znajduje się cztery torebki, w których jest po 6 ciasteczek. Otworzę. Skoro one są zapakowane w osobne folinki, to otworzę, zobaczę, co tutaj jest. Wyglądają jak kruche ciasteczka. Faktycznie tutaj widzę kawałki z zmielonych płatków owsianych. Mam nadzieję, że to będzie widać. Postaram się nagrać też tutaj opakowanie. Nie będę tego wymieniać, bo na pewno każdy z Was woli rzucić okiem na to. Tutaj są propozycje podania. Można go zjeść z, na przykład z serkiem. Tutaj tak jest narysowane. Zobaczymy. Ok, dalej. Plamil mleczna czekolada bez dodatku cukru. Słuchajcie, muszę zobaczyć skład, bo jak wiecie, ja nie jem słodyczy już 8 lat? 7? Okej. Bez dodatku cukru. I tutaj co my mamy w składzie? Mąka z soi, ksylitol, masa kakaowa i lecytyna ze słonecznika i masło kakaowe jest na pierwszym miejscu. Ok, zobaczymy. Wygląda bardzo ładnie, ma wytłoczone kwiaty.
Myślę, że dla fanów czekolady będzie to świetna alternatywa, tylko nie wiem jak smakuje, trzeba sprawdzić. Tak naprawdę ja jestem za tym, że jeżeli ktoś nie jest w stanie wykluczyć całkowicie słodyczy ze swojego menu, no to powinien raz na jakiś czas sobie po prostu pozwolić dla tak zwanego świętego spokoju. Okej, następne to jest waniliowo-czekoladowy baton. Tutaj mam w zasadzie dwa batony. Jeden to jest tak, waniliowo-czekoladowy baton proteinowo waniliowo-czekoladowy baton proteinowy, czyli białkowy. I tutaj w jednej porcji jest 12,8 gramów białka. I to jest sporo jak na taką małą przekąskę. Myślę, że to mógłby być świetny zamiennik posiłków w naprawdę wyjątkowej sytuacji, kiedy nie jesteście w stanie przygotować sobie nic normalnego do jedzenia. I co my tutaj mamy w składzie? Migdały, proteiny z ryżu, izolat białkowy z groszku zielonego, chipsy kakaowe. To jest słodzone ksylitolem. Ciekawe jakim dokładnie. Może będzie gdzieś napisane. Syrop z agawy, nektar z agawy, koncentrat soku z jabłek, winogron i gruszki. Ogólnie tutaj wszystko jest po angielsku, ale zrobię zdjęcie i Wam wrzucę na pewno. Ekstrakt z wanilii, guma guar, sól morska i ekstrakt z zielonej herbaty. Zobaczymy, co to jest. I drugi, tutaj napisane jest nawet, że jest to przedtreningowy baton. Organiczny z kokosowo-kakaowy baton. W składzie mamy olej słonecznikowy, daktyle, kokos, wodę. Może zawierać orzechy sezamowe, seeds to są nasiona, soja, może zawierać gluten i mleko, ale składniki są certyfikowane organiczne. Wiecie co? Ja ogólnie nie mam zaufania do takich gotowych produktów i jeżeli na przykład mam gdzieś baton, to wolę go zrobić sama w domu, ale to cieszę się, że powstają takie alternatywy dla tradycyjnych słodyczy, które nie są słodzone cukrem białym, a na przykład ksylitolem. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, zapraszam do poprzedniego, w którym dodałam swój jadłospis, a także na blog, gdzie dodałam arkusz do wydrukowania, w którym możecie kontrolować swoje wymiary. Do usłyszenia, cześć!